zaczęło się niepozornie. Od bezimiennych, nieważnych dla nikogo ludzi. Martwych. Porzuconych. Z rozszarpanymi gardłami. Kościół ignorował te mordy. Nawet gdy strach rósł wraz z liczbą ciał. Zdesperowani i dzielni ludzie walczyli ze spaczeniem. Ale było już za późno. To ich zmieniło. Zabiło. I powrócili. Wygłodniali. Długo walczyłam z tą zarazą. Ale potrzebujemy kogoś innego. Ocalałego. Kogoś, kto posiadł ich siłę, ale brak mu naszych słabości. Kogoś niebudzącego podejrzeń. Nie będą się ciebie spodziewać.